Przed nami długa i nieprzespana noc, którą spędzimy wspólnie z muzealnikami, archeologami, rekonstruktorami, malarzami i poetami. Zobaczymy, jakich pomysłów chwytają się orędownicy kultury w Suwałkach, by skusić nas do wzięcia udziału w nocy muzeów. Impreza rozpocznie się o 19 na godzinę i 43 minuty przed zachodem słońca. To znakomita pora, by całą rodziną udać się na plac przed Muzeum imienia Marii Konopnickiej na inaugurację nocy muzeów. Po niej o 19:30 Suwalczanie będą świadkami i uczestnikami gry miejskiej w realiach PRL-u rozmowy skontrolowane. Oparte na kanwie dwóch i cała gra oparta na kanwie dwóch filmów Stanisława Barei, Miś i rozmowy kontrolowane z punktami w różnych miejscach Suwałk, często oryginalnymi z tamtych czasów, często po prostu przystosowanymi na jakieś istotne punkty, które w tamtych czasach funkcjonowały w tamtym świecie. Można będzie się przenieść w czasy PRL-u, bo i anturaż, i scenografia będzie odpowiednia. Myślę, że niektórzy będą mieli okazję zobaczyć na ulicach Suwałk milicjantów z pałkami, czy wozy milicyjne z tamtych czasów. Muzeum Okręgowe od lat nosiło się z pomysłem warsztatów mających zachęcić najmłodszych Suwalczan do pójścia śladami przeszłości i odkryć archeologicznych. Oferta jest głównie do dzieci adresowana, chociaż jeżeli ktoś starszy zechce pobawić się w archeologa, to oczywiście jak w tej reklamie kupuje się dla dzieci, a bawią się rodzice. Można przyjść, będzie można przez chwilę zostać archeologiem przy konsultacji fachowca, archeologa, zobaczyć, jak się prowadzi wykopaliska, jak się dokumentuje wydobyte zabytki, czyli taka archeologia w pigułce z zwiedzającym w roli głównej. Oprócz tego w budynku głównym o 21:00 można będzie obejrzeć film dokumentalny, który zrealizowaliśmy przed kilku laty. Sporo będzie się też działo w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie o 20:00 poeta Juliusz Erazm Bolek rozliczy się z systemem komunistycznym. Zrobi to na swój sposób, czyli poematem Korrida oscylującym wokół mordu Grzegorza Przemka. W każdej z wymienionych placówek dostępne będą do zwiedzania wystawy stałe i czasowe, w tym dwie zorganizowane specjalnie na noc muzeów. Pierwsza o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Jej otwarcie nastąpi w oficynie Muzeum Marii Konopnickiej i kolejna w resursie pod nazwą Penetrator. To kolekcja przygotowana przez Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii. Swoją wizytę zapowiedział między 20 a 22 w Centrum Sztuki Współczesnej Andrzej Strumiło. Także będzie też można z nim przejść się po tej wystawie jego autorstwa Dziennika 4, porozmawiać i wymienić poglądy na sztukę i życie. Noc muzeów w muzeum skończy się o północy. Wystawę zatytułowaną Przeszłość odległa i bliska w archiwalnej fotografii przygotowało też Archiwum Państwowe. Będzie można ją oglądać w godzinach od 18 do 23. Oprócz własnych zbiorów zaprezentuje bogatą spuściznę Tadeusza Smagacza i Romana Łysionka.